Giza Polish Ventures jest ewidentnie nastawiona na inwestycje w kapitał intelektualny. To jest kapitał intelektualny. To jest parę rzeczy, które chciałem jakby powiedzieć na przykładzie. Jeżeli Microsoft, który tu występował, sprzedaje swoje ofisy, on je sprzedaje, sprzedaje i sprzedaje i jakoś im tego nie ubywa, tak? To co jest różnica między sprzedażą produktów, marchewki jest taka, że my ją sprzedajemy i już nie mamy, a oni coraz więcej tego sprzedają, coraz większą wartość to nabiera. W związku z tym to, co jest istotne w tym, co my szukamy, to jest to, żeby dominowała w spółce, w startupie właśnie ten element kapitału intelektualnego. Nie produkcja, nie usługi, nie marchewki, tylko raczej nie sieć pizzerni, tylko myśl, jakaś myśl techniczna, dlatego że ona jest dla nas niewyczerpalna, tak? Znaczy niewyczerpalna w tym sensie, że teoretycznie im więcej będziemy tego używać, nawet symultanicznie, tutaj absolutnie proszę już nie mieć teraz porównań do tej panny we wsi, po prostu nie chodzi o symultaniczne użycie, ale chodzi o to, żeby proszę Państwa, dało się tego sprzedać na przykład software as service 100 tysięcy użytkowników naraz, tak? To jest zupełnie inny model biznesu, który nam się podoba, także chcielibyśmy, żeby taka możliwość była. Jeżeli chodzi o nieliniowość, to jest clue tego, co lubimy. Znaczy, jeżeli Państwo tutaj razem wspólnie założyliby taki jeden wielki startup i świadczyli usługi, to najprawdopodobniej mielibyście tam 100 tysięcy złotych przychodu. Jeżeli chcielibyście podwoić do 200 tysięcy, to musielibyśmy tą salę podwoić do dwa razy. Przy milionie przychodów prawdopodobnie musielibyśmy mieć już około miliona Chińczyków, którzy musieliby te usługi świadczyć. Nas mniej to interesuje. Nas interesuje taki model biznesu, gdzie cztery osoby z Dąbrowy Górniczej są w stanie sprzedawać swoje rozwiązanie, produkty, modelu na przykład software as service globalnie w Argentynie czy w Nowym Jorku. Ten kapitał intelektualny mniej więcej dzielimy w ten sposób, że to po prawej nas nie interesuje, czyli nie interesuje nas, żeby ktoś miał zasoby fizyczne, żeby ktoś przyszedł z działkami, z nieruchomościami, z pieniędzmi, tylko z pomysłem, tak? I to jest mniej więcej ta część, którą będę chciał dzisiaj jak gdyby omówić. I co jest najważniejsze? And the winner jest właśnie w kapitale własności intelektualnej. W czymś takim, co jest unikalne, w czymś takim, co jest niekoniecznie może chronione patentem, ale co jest trade secretem, to coś, co inni od razu nie mogą podrobić w ciągu 5 minut. Tutaj wtrącę odpowiedź na pytanie, bo wiele osób nas pytała, dlaczego my zresztą jakieś większość funduszy amerykańskich czy izraelskich nie podpisujemy NDA-ów. NDA, główna przyczyna jest taka, wbrew pozorom, że jeżeli ktoś w ciągu godziny, przekazując myśl swoją techniczną, uzna, że straci swoją konkurencyjność, znaczy po przekazaniu w ciągu godziny prezentacji idei swojego pomysłu, ktoś to może naśladować i zrobić w ciągu 5 minut, to oznacza, że to nie jest żaden biznes konkurencyjny. On nie ma sobie jak gdyby bariery wejścia. W związku z tym, oprócz tego, że my przygotowujemy około 1000 projektów rocznie, musielibyśmy niezłe szafy mieć, żeby to zapakować. Teraz, co to jest w takim razie ta własność intelektualna, tak? To jest dla nas najważniejsze kryterium, coś, co ta osoba posiada w głowie, rozwiązanie techniczne, technologiczne, model biznesowy, i coś, co dałoby się właśnie sprzedać w sposób taki, który będzie powtarzalny i wielokrotny. Dla nas najważniejsze jest też to, żeby ta własność była w jakiś sposób chroniona, żeby nie okazało się, że ktoś inny posiada prawa patentowe do tego rozwiązania i jest to jakiś plagiat, prawda, albo niepowtarzalny. Drugim elementem dla nas najważniejszym są zasoby ludzkie, czyli patrzymy na zespół, tak? To jest to, co się nazywa to jest tacit knowledge po angielsku, przepraszam, ale polega to na tym, że to jest to coś, co jest w głowach tych ludzi, którzy do nas przychodzą. I badamy to, czy mniej więcej te kompetencje są jakoś komplementarne, czy one się składają, czy mamy człowieka od technologii, człowieka od business developmentu, osobę, która
która potrafi, ma przedsiębiorczość w sobie, w swoim sercu i potrafi ten biznes zbudować. Kolejną rzeczą, którą mamy po wiedzy ukrytej, czyli to, co jest w głowach, to jest wiedza jawna, czyli to, co już jest w spółce zakodowane, na przykład oprogramowanie, kody, dokumentacja, która już w spółce zostaje. Jaka jest różnica między wiedzą jawną a wiedzą ukrytą? Wiedza ukryta to jest taka, że wy w tej chwili tutaj ją macie na pewno w swoich głowach, ale za chwilę wyjdziecie stąd i ona jest poza tą salą. Dla mnie to jest tak samo w spółce. Jeżeli mam 4 osoby, które są udziałowcami w spółce czy zarządem, one tą całą swoją wiedzę mają tylko w głowie. Jeśli one codziennie o 17 powiedzmy wychodzą z pracy i zabierają całą swoją wiedzę ze sobą. Własność w spółce nie wiąże się absolutnie z własnością tego, co w tych głowach jest. W związku z tym te osoby zawsze mogą pójść do innego startupu, do konkurencji. Wtedy my zostajemy z biurkiem i komputerem i właściwie bezwartościową spółką. Dlatego dla nas istotna jest też wiedza jawna, czyli to, co już jest tym explicit knowledge, to, co zostało wbudowane do spółki i stanowi absolutnie jej wartość. Już pomijam fakt, że czasami ta wiedza ukryta jest tak głęboko ukryta, że nie bardzo możemy ją wydobyć, ale mamy nadzieję, że gdzieś ona tam funkcjonuje. No w każdym razie zwracam uwagę na to, że najwspanialsze pomysły muszą być udokumentowane, kodowane i pokazane inwestorowi, że jak on zainwestuje, to rzeczywiście gdzieś tam jest, coś z tego ma. Dla nas ważne jest też to, żeby istniała ta taka dwukierunkowa umiejętność budowania tej wiedzy, tak, w waszych startupach. Jeżeli mamy bardzo dobry kapitał intelektualny i parę osób, które mają tą wiedzę, one muszą mieć zdolność do kodyfikacji, czyli do skodyfikowania tego właśnie w te narzędzia, w to oprogramowanie, w tą dokumentację, po to, żeby nowe osoby, które przyjdą za nasze na przykład środki, będą się tam dodatkowo zatrudniać, były w stanie z tych skodyfikowanej wiedzy pozyskać tą swoją już wiedzę ukrytą i zwrotnie ten proces, żeby się toczył i toczył po to, żeby wartość spółki rosła. Japończyk pod nazwą Nonaka wymyślił taką nawet matrycę, która to jak gdyby opisywała, tak, że jeżeli dwóch panów siądzie na papierosie i będzie wymieniało się informacjami, czyli to, co ja teraz robię, ja do państwa mówię, państwo słuchają, no to jest socjalizacja, prawdopodobnie może coś tam zostanie z tego, co ja mówię w waszych głowach. Natomiast jeżeli ja to zakodowałem, czyli włożyłem w prezentację i teraz wy sobie możecie za 2 tygodnie do niej zajrzeć, to już jest pewna wartość, która polega na zakodowaniu właśnie wiedzy ukrytej do tej wiedzy explicit knowledge. Na czym to polega? Że potem ktoś może znowu to odczytać i się czegoś nauczyć. I na tym polega proces jakby budowania wartości w tych spółkach opartych na wiedzy. Trzecim elementem, który zwracam uwagę, jest kultura i klimat organizacji. I to jest po prostu coś takiego, że chyba niewyczuwalnego, ale jeżeli ja wchodzę do firmy, rozmawiam z kimś albo widać, pracujemy z zespołem, i czuję się, że to jest po prostu to, tak? Tam jest ta ikra Boża, ci ludzie po prostu żyją tym pomysłem, pracują, mają zupełnie, znaczy nie są nastawieni na jakiegoś granta, na to, żeby pozyskać środki, coś zrobić, coś rozliczyć. I znowu jest tak, że mamy sprzężenie zwrotne, że organizacja narzuca swoją kulturę. Co chciałem powiedzieć, co jest dla nas też ważne, bo że ta taka sympatyczna firma, czyli ludzie wyluzowani, to jest bardzo fajny pomysł, ale nie we wszystkich aspektach działalności. Tak? Na przykład ja rozumiem, że family, taka kultura rodzinna jest fajna w zespole, żeby tam był taki luzik w kolczykach, te shirty. Tym niemniej jednak w realizacji, czyli w delivery, w tym wypadku że w oprogramowaniu, byłoby dobrze, żeby jednak trochę dyscypliny utrzymać i tam jest wymagana zupełnie inna kultura, no trochę bardziej wojskowa. Tak? A teraz business development, no z kolei ani taka kultura wojskowa, ani kultura luźna, no też nie przysporzy efektów. Musi być ktoś, kto lubi pójść, wejść drzwiami, wejść oknem i wygrać klienta. Reasumując, jeśli się pomiesza kulturę i klimat z tymi ludźmi, powstają bardzo fajne aktywa intelektualne, które dla nas są największą wartością. My je po prostu analizujemy i my je wyceniamy, ile to jest
dla nas warte, ile to może być warte dla rynku przede wszystkim. Co jest dla nas najważniejsze, to jest to, że nie robimy tego w postaci sprzedaży usług, czyli monetyzacja nie następuje w postaci, ten model biznesu nie polega na tym, że ja świadczę usługi programistyczne. Dzisiaj mieliśmy tam jakiś przykład, chyba 5 firm dzisiaj odsłuchałem, trochę jestem nieprzytomny, proszę mi wybaczyć, ale firmy dwie, jedna i druga, taka sama ilość osób, takie same przychody, tylko jedna robi usługi, robi komuś gry na zlecenie, druga robi gry dla siebie, tak? Różnica jest diametralnie różna, to znaczy z punktu widzenia wartości, tak? Jedna buduje swoje IP, buduje swój brand, jest zdolna do sprzedaży globalnej, druga po prostu jest body shoppingiem. Tam jak gdyby wzrost wartości docelowo zysku jest w formie liniowej. Ona nie jest dla nas atrakcyjna, o czym chciałem, żebyście też Państwo sobie po dzisiejszym dniu pamiętali. Bardzo istotnym elementem, czy tą wartością numer 4 jest portfel klientów, może nawet nie aktualnych, tylko tych, których wolę sobie możemy wyobrazić. Mamy wiele projektów, gdzie przychodzą ludzie z fantastycznym pomysłem technologicznym albo nawet wręcz naukowym, tylko jakby nie ma, no to kupców, tak? Znaczy nie ma generalnie zapotrzebowania. Już nie chcę wymieniać nazw wspaniałych rozwiązań, które do nas przychodzą, ale nikt nie raczył tego sobie sprawdzić. Co znaczy portfel klientów? W naszym wypadku to oczywiście nie chodzi o to, żeby było dwóch, trzech klientów dużych, tylko znowu zdolność do tego, żeby móc sprzedawać no, na rynkach globalnych. Naszą misją jest inwestowanie w technologie, takie polskie technologie, które mają zdolność do rolloutu światowego, tak? Czyli można było sprzedać w Niemczech, Francji, w Stanach Zjednoczonych. To jak gdyby pokazuje zupełnie inny obszar zarządzania jak gdyby w ogóle obszarem sprzedaży i myśleniem kompletnie innym, o dystrybucji, o sposobie. Nikt nie może, znaczy trudno mi zaakceptować sytuację, że ktoś mówi, że będzie otworzył oddziały w Argentynie, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych po 5 osób po to, żeby sprzedać tam po 100 tysięcy złotych co roku. To musi być dopasowane do modelu biznesowego. I to, co jest dla nas ważne, żeby to nie było jednorazowe sprzedaże, na przykład na przykładzie tutaj powiedzmy producenta gier komputerowych, żeby nie myśleć, że się sprzeda raz tą grę i to jest tak jakby koniec mojego świata, tylko żeby to był dopiero początek przychodów, żeby nastąpiła monetyzacja z zewnętrznych jak gdyby zakupów w tej grze, żeby ten lifetime value tego usera, który się już zarejestrował, był coraz większy i wartość generowana. W związku z tym lojalność tych klientów, jego przywiązanie do produktu jest dla nas kluczowe, żeby to no nie była jednorazowa sprzedaż. Przedostatnim elementem dla nas istotnym to są zasoby kooperacyjne, czyli tak zwane sojusze strategiczne. Może to trudno wytłumaczyć, ale ja spróbuję na przykładzie. Jeżeli ktoś by z Państwa do nas przyszedł i powiedział, panie Zygmuncie, mam umowę na wyłączność na sprzedaż Coca-Coli w Polsce, jestem szwagierem prezesa Coca-Coli, na najbliższe 10 lat. Ile jest wart taki dokument? No, 10 milionów dolarów prawdopodobnie, pre-money valuations niewątpliwie byłby dostępne. I to jest przykład takiej właśnie partners value, tak? Gdyby Microsoft ustanowił wyłączność na rynek polski i powiedział, że pan tu siedzący od dzisiaj jest tylko wyłącznym przedstawicielem i on tylko może sprzedawać, pan nie musi wymyślać żadnego biznesu. 50 milionów złotych jest pan wart w 4 minuty, tak? Nawet gdyby pan przyszedł tylko wyłącznie z jedną kartką, z taką umową. Do czego zmierzam? Do tego, że te sojusze strategiczne, czy to po stronie klienta, czy po stronie dostawcy, są ważne, bo dzisiaj na świecie buduje się biznes w układzie, w networku. To nie jest sytuacja, gdzie ja sam mogę zwoływać cały świat. Potrzebuję sojuszników. I oczywiście tutaj no, dla nas też jest istotne, czy to jest umowa na rok, na 5 lat, czy ona jest rozwiązywalna, czy nierozwiązywalna. To po prostu są istotne rzeczy, które oglądamy. Tu jest to opisane, więc nie będę wnikał. I teraz próbując do konkluzji przejść na koniec mojego jakby przedstawienie na co patrzymy. Mamy jakieś zasoby relacyjne, czyli strategiczne zasoby partnerskie, klientów, zasoby ludzkie, mamy trochę ciekawych osób, zasoby organizacyjne. Wartość się generuje na styku tych dwóch rzeczy.
Ale co to znaczy, że ona się generuje na styku? No w tym sensie, że na początek startup to jest małą firmką. Ona musi mieć zdolność do uczenia się, do wzrostu takiego, który będzie no, potrafił to robić. Tutaj jak sobie jeszcze weźmiemy te trzy obszary, to trzy do potęgi, prawda, któreś daje nam 9 kombinacji transferów wiedzy. I każdy z tych transferów wiedzy buduje wartość, tak? Żeby uczyć się transferować wiedzę od klienta do mnie, żeby uczyć się transferować wiedzy od mojego partnera, od Microsofta do mojej spółki, żeby umieć wymieniać się wiedzą wewnątrz mojej organizacji. To jest to coś, co zdaje szansę na wzrost. To można sobie ułożyć taką tabelkę i wręcz budować informacje, tak? Pozwólmy ludziom z sobą rozmawiać, pozwólmy ludziom tworzyć, kodyfikować to, co wiedzą, żeby inni zwrotnie mogli się z tego wszystkiego dużo nauczyć. Wtedy coś z tego powstanie. No i jak powstaje ta wartość? Na początku, jak Państwo do nas przychodzą, to ta wartość tak naprawdę startupu jest warta zero, tak? Znaczy jest to wartość samego pomysłu. To, co wyceniamy, a potrafimy wyceniać tak zdrowo, to jest to wiara w przyszłość, wiara w to, że coś się zmieni. I tylko wtedy, kiedy ta wasza wiedza jest skodyfikowana i ma jakąś wartość utylitarną, czyli ktoś za to będzie chciał płacić, za te komponenty, które są wytwarzane. Takim moim ulubionym przykładem jest wymyślenie na przykład w Teamworka, nie wiem, czy używacie Basecampa czy Teamworka, ale takie narzędzia SaaS-owe, które do zarządzania projektami się używa. Jest 300 tysięcy użytkowników, ja płacę chyba 100 zł miesięcznie, znaczy moja firma to jest 1000 zł rocznie. Policzcie sobie, ile ci ludzie dostają co roku pieniędzy, to jest 1000 zł od 300 tysięcy użytkowników. Może i oni siedzą teraz na jachtach na Ibizie i kompletnie nic nie robią. Po prostu te pieniądze im wpływają. Oni monetyzują swoją skodyfikowany kapitał intelektualny w pewnym produkcie, do którego znaleźli odpowiedni jak gdyby model biznesu, model monetyzacji i tego wam wszystkim po prostu będę życzył, bo to jest to, na czym rzecz polega. W praktyce to wygląda w ten sposób, że mamy zasoby ludzkie, wymyślamy jakąś strukturę organizacyjną, coś się zaczyna dziać. Jeżeli ta organizacja jest ucząca się i coś rzeczywiście potrafi skodyfikować, bo nie tylko sprzedawać usługi per godzinę, na godzinki, na dniówki, prawda, za 1500 zł na dzień, ale coś wytworzyć innowacyjnie, bo dzisiaj się inaczej nie da, i jeszcze to sprzedać, czyli zbudować customer value, to w tym wypadku pewnie buduje i swoją markę, i buduje, jak tu narysowałem, buduje biznes. A to, co jest dla nas istotne, to jest to, że to na dole, te typowe aktywa i pasywa, jesteśmy w akademii, tutaj część może ekonomistów tu siedzi. Ważne jest to, co nazywamy invisible balance sheet, tego, czego nie ma, ale te aktywa intelektualne, one muszą dać nam wiarę w to, że one będą wartościowe, że przyniosą spółce pieniądze. I wtedy my jesteśmy w stanie zapłacić dużo, dużo za spółkę. To są dużo za to, żeby to się jakby okazało. Suma summarum, najważniejsze dla nas jest, żeby to miało wszystkie te swoje komponenty w sumie złożone. Dobry zespół ludzi, wymyślony model biznesu klientów, pewne zasoby kooperacyjne, które to ułatwią oraz zasoby organizacyjne, które byłyby w stanie to zrobić. I ostatni slajd, w jakim momencie my chcielibyśmy inwestować. Dla nas, my inwestujemy głównie w expansion, czyli żadne buyouty. Dokładamy pieniądze na dobre pomysły, buyout ewentualnie od nieaktywnych finansowych inwestorów i z pewnym pomysłem na to, że to kiedykolwiek zostanie gdyby no, zmonetyzowane za 3 do 5, 7 lat, że będzie z tego jakaś wartość. To jeżeli udało mi się tam przez chwilę chociaż Państwu dać pewne takie, nie wiem, pewne pomysły na to, jak będziecie układać swój model biznesu w startupach, to było moim celem.